Cześć, witajcie na kanale Nudzi Mi Się w nowym, ekscytującym poradniku z serii Python od podstaw. W dzisiejszym odcinku opowiem o tym, czym są zmienne i stałe. Na początek przytoczę tutaj definicję zmiennej w matematyce i spokojnie, wiem, że niektórzy już panicznie reagują na słowo matematyka, jakby to było imię jakiegoś seryjnego mordercy. Spokojnie, nie będziemy dzisiaj ani nic liczyć, nie będzie też żadnych wzorów, posłużymy się tylko i wyłącznie tą definicją. A definicja brzmi: zmienna to symbol oznaczający wielkość, która może przyjmować różne wartości. I o ile w matematyce posługujemy się tutaj symbolami w postaci pojedynczych liter do określenia zmiennej, o tyle już w informatyce zalecane jest stosowanie jednak pełnych słów. To też ułatwia później czytanie tego kodu, bo sama zmienna już nam sugeruje, co zawarte jest w niej. No ale dobra, definicja może Wam tutaj wydawać się dosyć abstrakcyjna, no bo czym jest ta owa wielkość, która przyjmuje różne wartości? No, to brzmi troszkę jak abstrakcja, ale spróbujemy to na takim przykładzie opisać. No i wyobraźmy sobie, że mamy jakąś informację do przekazania. Tą informację spisujemy na kartce i musimy ją jakoś przekazać. Ale no nie możemy kartki po prostu wszystkim o tak pokazać, bo wtedy wszyscy będą mieli tą informację, a potrzebujemy, żeby ta informacja dotarła w konkretne miejsce, a nie była rozrzucona po wszystkich. Więc potrzebujemy tą informację do czegoś zapakować. No i wkładamy tą informację do jakiegoś pudełka. No i właśnie zmienna to jest takie pudełko, które zawiera jakąś informację, czyli właśnie tą naszą wartość. Dodatkowo właśnie, żeby łatwiej było to pudełko przekazać, bo na przykład takie pudełko trafia gdzieś tam do magazynu, no i ono musi trafić do konkretnego odbiorcy. Nie może to być przypadkowy odbiorca, tylko musi być ten konkretny. Więc na pudełku naklejamy nazwę. Tak samo jak choćby robimy z prezentami pod choinkę, dajemy na pudełku, na tym prezencie imię osoby, która ma otrzymać ten prezent i w ten sposób właśnie ta nasza informacja, ten prezent trafia do tej osoby, która powinna ten prezent otrzymać. I dokładnie tak samo jest ze zmiennymi, czyli po prostu określamy nazwę tego naszego pudełka, czyli tej zmiennej, po to, żeby właśnie ta zawartość trafiła do konkretnej osoby. Mam nadzieję, że w ten sposób już na takim przykładzie obrazowym jest to znacznie bardziej zrozumiałe, więc przejdziemy do dalszej części, czyli opowiemy choćby o tym, jakiego rodzaju są zmienne. A mamy tylko tak naprawdę dwa rodzaje. Są zmienne globalne i zmienne lokalne. I tutaj znowu posłużę się tą analogią do pudełek. Zmienna lokalna to takie pudełko, które przekazujemy sobie w obrębie jakiegoś pomieszczenia. I osoby, które otrzymują to pudełko, mogą zmieniać zawartość, więc mogą jakby wyciągać jedną informację, wkładać drugą informację i tak może to pudełko krążyć, ale osoby spoza tego pomieszczenia tego pudełka nie otrzymują. To jest właśnie zmienna lokalna. Czyli zamyka się w lokalnym obszarze, do którego ma dostęp tylko to, co jest w tym obszarze zapisane. Czyli na przykład jak będziemy robić jakieś klasy, no to jakby zmienna w klasie, atrybut klasy będzie tylko i wyłącznie w tej klasie, nie będzie poza nią. To znaczy będzie może ją też poza wyrzucić, ale to już będzie jakby osobny temat, jak przejdziemy do obiektowości i do klas. Na razie ważne, żebyście zapamiętali, że zmienna, czyli to nasze pudełko, kiedy jest zmienną lokalną, no to jest jakby zamknięta w jakimś konkretnym obszarze. Poza ten obszar nie wychodzi. Natomiast zmienna globalna, to tak jakbyśmy to nasze pudełko postawili na środku jakiegoś placu. I każdy może do niego podejść, coś z niego wziąć, coś do niego wsadzić, zmienić tą zawartość. No i już robi się tutaj nam troszkę problem, no bo nie mamy jakby pełnej kontroli nad tym, dlatego też właśnie z podobnego powodu nie stosujemy zmiennych globalnych, a przynajmniej staramy się nie stosować zmiennych globalnych. Najlepiej właśnie głównie robić zmienne lokalne. Więc to taka jest zalecana tutaj rzecz, ale jest możliwość zrobienia takich zmiennych globalnych, tylko jak mówię, rodzi to pewne problemy, które niekoniecznie są pożądane. Więc unikamy zmiennych globalnych, stosujemy zmienne lokalne. Też wspomniałem właśnie na początku, że powiem, co to są stałe. A stałe to nic innego jak takie zmienne, których nie zmieniamy. Czyli tak jakbyśmy to pudełko
zamknęli na kłódkę, ale jednocześnie to pudełko miało takie okienko, przez którą można informację odczytać. Więc nie mamy dostępu do środka pudełka, nie zmieniamy jego zawartości, ale możemy tą zawartość odczytać i każdy, kto do kogo dotrze ta zmienna, czyli ta stała, będzie mógł tą wiadomość odczytać. No i analogicznie, jak w przypadku zmiennych, stałe też mogą być lokalne i globalne. No i tutaj akurat w przypadku stałych, no to teoretycznie można gdzieś tam stosować stałe globalne, ale też jest jakby jednak zalecane zamykanie tego w ścisłym jakby takim obrębie, tam gdzie ta stała tak naprawdę jest potrzebna, bo nie do każdego programu, nie do każdej funkcji, którą napiszemy, będzie ta stała potrzebna. Więc ona też powinna występować tylko lokalnie. I za moment przejdziemy tutaj do części praktycznej tego dzisiejszego odcinka, ale nim to nastąpi, jeszcze powiem co nieco na temat typów zmiennych. No właśnie, czym jest typ zmienny? Typ zmienny jest to po prostu informacja, czym jest dana zmienna. Więc na przykład takim, jeśli napiszemy na tej naszej kartce jakiś ciąg cyfr, jakąś liczbę, no to mamy tutaj zmienną liczbową, czyli typu liczbowego. Jeśli będzie to liczba całkowita, no to będzie zmienna typu całkowitego. Jeśli będzie to liczba zmienno-przecinkowa, no to będzie zmienna typu liczba zmienno-przecinkowa, tak? Jeśli będzie jakiś tekst, no to będzie zmienna tekstowa. I możemy oczywiście do tego naszego pudełka też wrzucić kilka zmiennych. Wtedy będziemy mieli taką zmienną zbiorową, czyli różnego rodzaju listy i tego typu rzeczy. Więc też mamy coś takiego, że możemy jakby zbiory też zamykać w tych pudełkach. Nie jest powiedziane, że musi to być pojedyncza zmienna. Możemy też w tych pudełkach zamykać całe obiekty. Na przykład mamy piłkę, tak? No, w świecie rzeczywistym nie ma problemu wsadzić piłkę do pudełka. I dokładnie tak samo jest z programowaniem. Jeśli mamy zdefiniowaną jakąś piłkę, no to możemy tą piłkę wsadzić do pudełka. No i teraz idąc tym tropem, no to wspominałem w poprzednim odcinku o tym, że Python jest językiem dynamicznie typowanym. Czyli właśnie na podstawie tego, jaką dostaje wartość, taki typ będzie miała zmienna. I tak, jeśli język jest statycznie typowany, czyli podajemy wcześniej ten typ, no to tak jakbyśmy brali po prostu kolorowe pudełka i w zależności od tego, jaki typ wartości mamy wsadzić do tego pudełka, taki kolor będzie miało pudełko. Natomiast w przypadku Pythona jest tak, jakbyśmy mieli takie troszkę magiczne pudełko, które zmienia swój kolor w zależności od tego, co do niego zostanie wsadzone. Tak to można obrazowo ująć. Oczywiście nie ma tutaj żadnej magii, to jest normalny proces programistyczny, ale jakby tutaj chciałem to tak troszkę bardziej obrazowo ująć. Czyli po prostu to nasze pudełko przyjmuje takie parametry, jakie potrzebuje względem tego, co ma otrzymać. W sensie względem tego, co otrzymało, przepraszam, nie co ma otrzymać, tylko co otrzymało. Czyli jak wsadzamy piłkę, no to nasze pudełko będzie dostosowane do tej piłki. Jak wsadzamy kartkę z informacją, z jakimś tekstem, no to przystosuje się do tego tekstu. Jeśli wsadzimy kartkę z cyfrą, no to przystosuje się do tej cyfry. I tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że to wszystko jest zrozumiałe, więc teraz przejdę już do takiej części praktycznej, więc pokażę, jak to wszystko wygląda w edytorze. No i na początek, jak widzicie, nie mogło zabraknąć tak zwanego Hello World, czyli takiej podstawowej funkcji do wyświetlania informacji na ekranie. W Pythonie taką funkcją jest funkcja print. No i tutaj mam właśnie typowe Hello World, już nawet spolszczyłem, czyli napisałem witaj świecie. I mamy funkcję print, która zaraz nam tutaj wyświetli ten tekst. Jak widać, mamy wynik witaj świecie. Więc przejdziemy teraz do pierwszego typu, a właściwie tu opiszemy jeszcze jeden typ. Nazwijmy go sobie A0. Bo zapomniałem o tym jeszcze typie, a to można powiedzieć, że to jest taki najprostszy, jaki może być typ. I zaraz wyjaśnię, dlaczego to jest najprostszy typ. No to już jak napisałem, nawet mamy taką podpowiedź, ale wyświetlmy to. Mamy taki typ zmienny, który się nazywa non. I on jest typem non. Czyli
nie zwraca żadnej wartości. Czyli tak jakbyśmy mieli puste pudełko. Nie mylić z pudełkiem, które zawiera na przykład 0, bo wtedy mamy wartość liczbową. Więc tu mamy puste pudełko. Drugi przykład, tutaj jaki mamy, czyli ta zmienna A, będzie przyjmować wartości prawda-fałsz. W tym przypadku będzie to wartość prawdy. I taką zmienną nazywamy zmienną boolowską. I ona przyjmuje właśnie dwa rodzaje informacji. Albo prawdę, albo fałsz. Więc w przeciwieństwie właśnie do non, które ma, jest pustym pudełkiem, tutaj mamy pudełko zawierające informacje. Albo prawda, albo fałsz. Idziemy dalej. Mamy tutaj zmienną B, która jest liczbą całkowitą. I liczbę całkowitą określamy jako typ int. Kolejny przykład, liczba zmiennoprzecinkowa. Mamy typ float. Więc tu myślę, że to akurat jest łatwe, nie muszę jakoś specjalnie to tłumaczyć. I teraz mamy tutaj ciekawy przykład. Zmienna D zawiera pojedynczy znak. I w niektórych językach programowania pojedynczy znak jest traktowany jako typ char, czyli charakter. Ale w Pythonie już nawet pojedynczy znak jest traktowany jako zbiór znaków, mimo że jest tylko jeden, i jest wtedy znakiem tekstowym. Jest to zmienna tekstowa. Nie zmienna char, tylko w tym przypadku już będzie to zmienna tekstowa. No i tu jak wyświetlę E, no to E również jest typem string, czyli tekstowym. Więc tu jest ta taka specyfika, bo właśnie tutaj już od tych zmiennych tekstowych przechodzimy do takich zmiennych zbiorowych, czyli zawierających jakby więcej niż jedną informację, bo wcześniej mieliśmy właśnie pojedyncze informacje, teraz już mamy takie informacje bardziej złożone. Kolejnym tutaj typem jest tupla. Jest to taki prosty typ właśnie zawierający wiele informacji. Do tupli możemy po prostu powkładać różne zmienne i wtedy je sekwencyjnie przekształcać, wykorzystywać. To jest taka jakby prosta lista. I tupla, jak widzicie, wygląda w ten sposób. Natomiast mamy taką bardziej złożoną listę, na której możemy troszkę więcej operacji robić. I ta lista to jest po prostu typ listy. I odróżniają od tupli to, że stosuje się takie kwadratowe nawiasy, a w przypadku tupli stosuje się nawiasy okrągłe. No i mamy jeszcze taką specyficzną dosyć zmienną zbiorową. Jest to zmienna słownikowa. Jak zobaczycie, dosyć często się ją stosuje, przynajmniej w Pythonie. Dict, czyli dictionary. Więc to jest bardzo prosta tutaj rzecz. Nie będę na razie się nad nią skupiał. Przejdziemy do niej w jednym z przyszłych odcinków, bo te właśnie zmienne zbiorowe będę omawiał w przyszłych odcinkach. Natomiast co tutaj jeszcze jest dosyć istotne, możemy sobie zrobić na przykład takie małe doświadczenie. Napisać sobie printa, a w tym princie policzyć B plus C. Oczywiście będzie to wynik 2. Tylko teraz, czy zgadniecie? Będzie to liczba całkowita, czy będzie to liczba zmiennoprzecinkowa? Chwila do namysłu. Sprawdzamy. Tak, mamy wynik 2. I jak widzicie, jest kropka, czyli będzie to liczba zmiennoprzecinkowa. Jakbym teraz tutaj dopisał właśnie to typę. To już zobaczycie, że wyświetli jako typ float, czyli to samo co tutaj. Liczba zmiennoprzecinkowa. Więc jak dodajemy liczbę całkowitą do liczby zmiennoprzecinkowej lub na odwrót, będziemy mieli liczbę zmiennoprzecinkową. Jak dodamy dwie liczby całkowite, oczywiście będą liczby całkowite. Możemy oczywiście też tutaj zamiast dodawać dać odejmowanie. Również będzie podobny efekt.
Jak widać, odejmowanie działa. Możemy zrobić mnożenie. Możemy też zrobić dzielenie. I jeszcze mamy taką fajną opcję, to jest dzielenie modulo, które zwraca nam tylko resztę z dzielenia. I powinno się to robić procentem, przynajmniej tak jest w innych programach. Tak, robi się to procentem, czyli dzielenie modulo zwraca nam resztę z dzielenia. A że dzielimy 1 przez 1, no to reszta z dzielenia jest 0. Więc myślę, że to jest proste. To są takie podstawowe operacje, które możemy właśnie robić na zmiennych liczbowych. I teraz przejdziemy do kolejnej zagadki. Co tu się stanie? Jak pamiętacie, tutaj int oznacza integer, czyli zmienną całkowitą. Ale co jeśli sprawdzimy, czym jest int? Uwaga! Int jest typem, czyli po prostu jest klasą typ. Myślę, że to jest proste, więc na koniec jeszcze taka mała zagadka. Co się stanie, jeśli klasę typ wsadzimy do naszego printa? Chwila na zastanowienie. Kto powiedział, bo strzelił, że będzie to typ, miał rację, bo oczywiście sama klasa typ jest również typem. Czyli jest jakby sama siebie wywołuje w pewnym sensie. Więc tak to mniej więcej wygląda. I to prawie wszystko na temat zmiennych. Jeszcze tutaj chciałem powiedzieć co nieco odnośnie nazewnictwa. I tu akurat to, co ja zastosowałem, no to nie jest do końca dobre, ponieważ tu użyłem takiego systemu jak w matematyce, czyli dawałem te wartości do pojedynczych liter. Oczywiście programując nie róbcie takich rzeczy. Starajcie się nazywać swoje zmienne od tego, co zawierają. Czyli na przykład macie jakąś informację, dajmy na to cena produktu, no to nazwijcie to po prostu price, cena. Oczywiście nazwijcie to po angielsku. To też wspominałem, żeby zmienne nazywać w języku angielskim, bo wtedy się ten kod czyta jak tekst po angielsku. Więc to jest ważna rzecz. I oczywiście zmienne piszemy małymi literami. Można też w przypadku zmiennych zastosować przymiotnik, który określa cechę. I na przykład mamy samochód, obiekt samochodu, który wsadzamy do tego naszego pudełka. No i możemy oczywiście nazwać to pudełko samochód, ale jeśli będziemy chcieli do tego pudełka wkładać na przykład tylko czerwone samochody, no to możemy sobie oznaczyć to pudełko jako czerwony samochód. Albo w przypadku właśnie, jeśli będzie to pudełko zawierające ileś tych samochodów, no to możemy wpisać czerwone samochody. Więc tutaj też jakby taka ważna uwaga, żeby te nasze nazwy zmiennych były odpowiednie do tego, co zawierają. Czyli jeśli zawierają pojedynczy obiekt, były pojedynczą nazwą. Jeśli zawierają obiekt taki zbiorowy, czyli w sensie kilka obiektów zawierają, no to wtedy już podajemy nazwę w liczbie mnogiej. Czyli ten rzeczownik jest w liczbie mnogiej. No i jak już mówię, możemy właśnie tą cechę też dopisać, opisując tą naszą zmienną. Więc przede wszystkim stosujemy rzeczowniki do opisów zmiennych. No i w razie konieczności możemy zastosować przymiotnik, który określa nam cechę, która dotyczyła się tej naszej zmiennej. To myślę, że jest bardzo zrozumiałe. W przypadku, jak właśnie mamy więcej słów, bo o tym chyba nie wspomniałem jeszcze, jak mamy więcej słów, to te słowa, czyli na przykład ten przymiotnik od rzeczownika, oddzielamy znakiem podkreślenia. W niektórych językach programowania stosuje się nieco inne rzeczy, na przykład jak jest kilka słów, no to pierwszy wyraz się pisze z małej litery, a później każdy kolejny wyraz zaczyna się z dużej litery, ale w Pythonie się przyjęło, że jednak się stosuje właśnie podkreślenia. No i oczywiście też nie stosujemy tutaj myślników, bo tu też w niektórych językach programowania myślniki są jakby tolerowane.
tu akurat myślnik jest traktowany automatycznie jako minus, więc tak jakbyśmy chcieli od jednego tekstu odejmować drugi tekst, a to będzie wtedy traktowany jako błąd. Więc nie stosujemy myślników, stosujemy podkreślenia. I jeszcze tutaj taka istotna różnica między stałą a zmienną. Żeby było widać dokładnie, co jest naszą stałą, no to stałą piszemy tylko i wyłącznie samymi dużymi literami. Nie stosujemy żadnych małych liter, żadnych rzeczy. Reszta zasada jest taka sama jak przy zmiennych, czyli stosujemy podkreślenia, ale zamiast małych liter stosujemy duże litery. W ten sposób sygnalizujemy, że to jest stała. Jak już mówiłem, stałe są też zmiennymi, więc dla programu nasza stała będzie taką samą zmienną, ale dla nas, po prostu dla naszej wygody, tą stałą sobie w ten sposób oznaczamy. I to będzie wszystko, jeśli chodzi o zmienne. W kolejnych odcinkach oczywiście już rozwinę tutaj sam temat zmiennych zbiorowych. Powiemy właśnie o klasach, o tym, jak tworzyć własne typy zmiennych. Więc to dopiero w przyszłych odcinkach. Natomiast tutaj dziękuję Wam za uwagę. Oczywiście zachęcam do komentowania, do łapki w górę. Jeśli coś jest nie tak, no to i daliście tą łapkę w dół, no to napiszcie mi w komentarzu, dlaczego daliście tą łapkę w dół, bo chcemy jakby doskonalić tutaj ten styl swój prowadzenia tego kanału i doskonalić jakby te treści, które Wam przekazuję. Więc jak coś było nie tak, dajcie znać w komentarzu. Jak pozytywnie, no to też możecie w komentarzu napisać parę pozytywnych słów. Dziękuję Wam za uwagę. Zachęcam jeszcze do subskrypcji kanału, do kliknięcia dzwoneczka, by nie przegapić kolejnego odcinka. Do zobaczenia. Cześć.